Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim fanpage'u, na którym zapraszam do komentowania i udostępniania tematów, o jakich będziemy rozmawiać. Nie ma tutaj, proszę Was, moi drodzy, tematów tabu. Rozmawiamy o wszystkim, nawet o rzeczach kontrowersyjnych. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że w dzisiejszych czasach, w czasach, w których jest mega po prostu szum informacyjny i ciężko połapać się, co jest prawdą, a co jest półprawdą albo kłamstwem. Bo moi drodzy, jest dzisiaj tak, że nawet w mediach, które są największego przekazu, niestety nie mówią nam całej prawdy. Dlaczego? Zaraz o tym porozmawiamy, moi drodzy. Nie można odpuścić sobie tematu, jakim jest właśnie koronawirus i dzisiejsza sytuacja, jaka dzieje się na świecie. Dlatego, że będzie miała bardzo duże konsekwencje na naszą na przykład psychikę. I o tym na przykład opowie nam nie kto inny jak ekspert w tym temacie, pan Andrzej Kaczorowski, który jest psychologiem i hipnoterapeutą. Opowie nam właśnie, w jaki sposób według oka eksperta może działać na nas propaganda i medialna hipnoza, którą wykorzystują dzięki swojej wiedzy, by kontrolować nasze umysły. Także witamy, panie Andrzeju, witamy pana serdecznie. Tak, dzień dobry, witam pana, państwa, witam panie Patryku. Zaprosiliśmy pana tutaj do studia naszego, aby porozmawiać o dzisiejszej sytuacji i o tym, jaki ona będzie miała wpływ w dalszej perspektywie czasu, jak to będzie wyglądało, jakie konsekwencje poniesie ludzki umysł społecznie dla osób, które co dzień oglądają niezbyt optymistyczny obraz świata, taki jak przedstawiają to media. Dziękuję bardzo. Witam państwa. Dzisiaj, tak jak tutaj pan zapowiedział, chciałbym powiedzieć o tych konsekwencjach, które zaczynają się dziać. Chociaż one od pierwszego dnia już się dzieją, bo to jest to, podobnie przenieśmy obecną sytuację do więzienia, do obozu, gdzie zostajemy zamykani, odizolowani od świata zewnętrznego, nie wiemy, co się dzieje. Na razie bacznie obserwujemy, co się dzieje, uważnie słuchamy ludzi, którzy nas zamykają, internują, którzy nas ostrzegają i nam mówią, że to jest dla naszego dobra. Usłyszeliśmy to na początku marca, w połowie marca, już tą informację od naszego rządu. Wiedzieliśmy, że coś się dzieje tam gdzieś w dalekiej Chinach. One są naprawdę bardzo daleko, te Chiny, ale nie u nas. U nas dopiero zaczęło się dziać od 10 marca. Ja już to, kiedy pierwszy usłyszałem o tym, już wtedy stawiałem opór i powiedziałem, że to nie może być. Przecież my żyjemy w XXI wieku, gdzie bakterie, to już Hirschfeld, profesor, pracował z bakteriami i wirusami, gdzie było to na wysokim poziomie, a dzisiaj w XXI wieku my mówimy o jakimś wirusie, który nas może zabić. Nie dopuszczałem do swojego umysłu, a więc ostrzegałem, że to jest niemożliwe. No ale społeczeństwo poszło, bo ponieważ nasz kochany rząd ogłosił pandemię, ogłosił stan wyjątkowy. Dla mnie to był stan wojenny, bo czym on się różni od tego, że ludzi zamykają w domach? To jest tylko nowoczesna forma więzienia, bo tak te więzienia będą wyglądały, jak kogoś będziemy, bo przy nie będziemy budować obozów, choć i takie są w świecie. To jest internowanie, to jest pozbawienie praw pierwsze, obywatelskich, praw człowieka,
pozbawi jej pogwałcenie konstytucji, bo zamknięcie wbrew woli człowieka zamyka się ludzi z chorych z zdrowymi. No właśnie, panie doktorze, dlaczego tak się dzieje, że po prostu kiedyś na przykład za czasów komuny, takiej ostrej komuny w latach 70. Komuniści chcieli ograniczyć się ludzkie prawa, wprowadzić, że tak powiem, państwo totalitarne i nie udało im się to. A w dzisiejszych czasach, gdzie mamy niby epokę informacji, nagle okazuje się, że z dnia na dzień zabiera nam się prawa niby dla naszego dobra, a społeczeństwo w ogóle, tak naprawdę w ogóle nie potrafi się temu przeciwstawić. Po prostu jesteśmy bardzo posłuszni. Wystarczy jedna informacja wątpliwa w mediach masowego przekazu, a ludzie po prostu, jak to zacytuję Grzegorza Brauna, zakładają kagańce na twarz i siedzą cicho. O tych kagańcach, przepraszam, ja przed Braunem powiedziałem. Ja już mówiłem 2 miesiące temu, że to jest kagańce, bo porównałem tego psa, którego dajemy do szczepienia, i albo zabiegowi jakiemuś weterynaryjnemu i zakładamy jemu kaganiec, żeby nie ukryć weterynarza. I tu my chcą nas te kagańce trzymać, dopóki nie poddamy się szczepieniu, bo może boleć szczepienie. I dopiero jak naczelny lekarz polski, minister, profesor zapowiedział, że zdejmiemy wam te kagańce, maski, jak będziecie szczepieni. Nie o tym będę mówił. Pan zadał istotne pytanie. Dziękuję za wprowadzenie mnie na tą myśl. Dlaczego nie udało się w latach 70. za Gierka, za Chrusz, za tego, jak on Gomułka się nazywał, bo później Gierek, to było przez 69. rok, te strajki studentów były, ja je pamiętam. 76. rok, było tam w 70. latach, jak Wałęsa się tylko pokazał. No i 81. rok, bo jeszcze w tym czasie mieliśmy wojnę totalitarną związaną z uzbrojone wojsko Układu Warszawskiego było po zęby, a więc wszystko było, czołgi, armatki i tak dalej. I to była broń, walka zbrojna. Bill Gates kiedyś powiedział, że już nie będziemy walczyć czołgami, szablami, nie będziemy walczyć samolotami, ale będziemy walczyć inną bronią. Jest broń psychologiczna. Biologiczna również broń jest. I teraz ja dopowiem. Ja dopowiem tutaj. I my już jesteśmy w tych czasach, gdzie bardzo psychologia poszła do góry. I to jest broń, walka, czyli trzecia wojna światowa psychologiczna. Nie biologiczna, tylko psychologiczna, informacyjna. I wie pan, że tą informacją można ludzi zabijać? Informacja to jest silna broń. Kierujemy informacje na drugiego człowieka, które potrafimy operować światłami lasera, potężnymi wiązkami laserowymi i namierzać punkty. I tego nie jestem tutaj z tym wojskiem związany, ale tak wyobraźnie sobie myślę. Potrafimy sobie kierować światłem, tymi wiązkami fal radiowych. I to są fale radiowe. I potrafimy teraz, doszliśmy, że media mają silną moc sprawczą, proszę pana, media, które przenikają do ludzi. Ludzie zaufali mediom, bo w mediach były fajne rozrywki, fajne informacje otrzymywaliśmy. Ludzie przyzwyczaili się tej starszej generacji. Młodsza generacja przyzwyczaiła się do internetu. Dlatego internet jest też formą walki informacyjnej. Przekazuje się informacje, które nasz umysł świadomy powinien przewidzieć, przesiać, przefiltrować. Już dawno, 10 lat temu, tego typu zmianki były w różnych mediach i internecie. Na przykład ten film z 12 roku, kiedy było otwarcie olimpiady w Londynie, gdzie odbył się spektakl na scenie, gdzie pokazano pielęgniarki, które w białych fartuszkach opiekują się dziećmi, i nagle wkracza
takie nietoperze wlatują czamne postaci, to był ukryty koronawirus oczywiście, i zaczyna atakować dzieci, pielęgniarki skulone pod łóżka pochowali się, i w tym czasie pojawia się napis Wuhan na tym, na plakacie, pojawia się tam jeszcze inne takie nawet pieniądze, które nazywamy 20-funtowym na teraz, on jest nowy, a wtedy już była projekcja tego pieniążka, gdzie jest korona i wirus jest i pokazany wieża. Proszę obejrzeć sobie pieniążek, banknot 20-funtowy angielski, gdzie tam są już były zawarte 2 lata temu emisja jego, już został dopuszczony i był już w 2012 roku ten pieniążek pokazany. Ja polecam obejrzeć sobie ten film. Kolonko, Max Kolonko mówił o tym wirusie już w 2012 roku. Zwróćcie, bądźmy tylko uważni, to już było pokazane. A to, kto rządzi światem, to na dolarach macie tam te wszystkie piramidki, te wszystkie masońskie znaki. Informowali ludzi, że oni są właścicielami tej ziemi. My mamy tu mówić o tym, jak teraz zapobiec temu wszystkiemu, bo to już wszystko było. Pan zapytał o to, dlaczego tak fajnie im się udało. Bo jednak mamy postęp w psychologii. W psychologii pracują bardzo ludzie, to wojskowe są sprawy już. Broń psychotroniczna była już w czasie zimnej wojny między Rosjanami, Związkiem Radzieckim, Amerykanami, tam używano zdalnie oddziaływania bronią psychologiczną, gdzie można było zabijać człowieka, można było bronią psychologiczną nawet kogoś doprowadzić do upicia się alkoholu. Było to te sztuczki z Jelcynem robione, nawet naszym, ja jego popieram, Kwaśniewskim, gdzie tam na Ukrainie był, przewrócił się, ja nie wierzę, żeby on był pijany, ale to było oddziaływanie na niego w tym czasie takie, bo to się da robić. Ja wiem te rzeczy, bo studiowałem w Moskwie i wiem, jak broń psychotroniczna działa. Można też tymi rzeczami sterować. Można tak oddziaływać na człowieka, który będzie przemawiał, że zacznie bełkotać i nie wie, co się z nim dzieje, ponieważ te energie pójdą na niego skierowane. To jest oddziaływanie psychotroniczne. Takie było za czasów Solidarności. Wiem, jak niektórzy oficerowie SB znali te sztuczki, gdzie można było wprowadzać psychodę tłumu i rozbijać ten tłum od środka, bo najlepiej rozbić mocarstwo od środka, jak pan wie historię, żadne mocarstwo nie padło od zewnątrz, nie zostało zwalczone tylko od środka, konfidentów. I to jest broń psychologiczna. I to jest wojna psychologiczna, proszę państwa. I już wcześniej ludzie przygotowani przez te telewizory byli do tego, że mają ufać. I proszę pana, 50% ludzi ufa to, co mówi ten czarny hipnotyzer, telewizor. On hipnotyzuje ludzi. Ludzie wchodzą w trans, oglądają film przyjemny, jaś fasola, i po pewnym momencie idzie taki informacja, na przykład dziennik to się nazywa, czy informacja, już wpada człowiekowi w tym. Jeżeli nawet ktoś, tam ja sobie zażywałem jaś fasola, a zobaczcie, taki film był Jaś Fasola, gdzie on tam gra na cymbałkach i w pewnym momencie czuje i bierze chusteczkę. Jeżeli jesteśmy uważni, to każdy wyłapie, nawet podteksty seksualne w filmach dla dzieci, które są grane, napisy szatanistyczne, ale ten przykład, chusteczkę wyciąga i tą chusteczką i rzuca drugiemu człowiekowi tam, i to jest pokazane, że ten koronawirus podaj dalej. Przerzucił tą chusteczkę, ten się wystraszył, drugi siedzący obok, że chusteczka pada i zasłania twarz. Już to był podtekst pokazany tego koronawirusa, który będzie zarazą innych.
To nie moja manipulacja, jest to moja obserwacja jako psycholog. Ja bacznie obserwuję i filmy, i widzę podteksty nawet seksualne pokazane w filmach dla dzieci. Satanistyczne znaki pokazane dzieci, gdzie przebłyskują się tam. To są rzeczy, które są. Tylko trzeba być uważnym. I te motywy koronawirusa zostały zawarte w różnych filmach. Ja mówię to, co było, a teraz co będzie. To jest tak, jak w każdej terapii. Jak mówimy w psychologii, musimy uświadomić sobie, dlaczego zostaliśmy oszukani. Co będzie trudno powiedzieć, to uświadomić sobie, że tak głupi byłem, że dałem się oszukać w takie podłe, prostackie, zwyczajne oszustwo, bo to jest najniższe oszustwo. Nie potrzeba tu wyższej psychologii do tego oszustwa, żeby mówić babę Jagę komuś albo niewidzialnego wirusa, który jest jak każdy wirus. Może baby Jagi też są czarownice. Mhm. Czyli generalnie mamy tutaj, że tak powiem, wojnę informacyjną. Ja słyszałem od pana doktora Jaśkowskiego w jednym z jego wykładów, bardzo merytoryczny również człowiek, bardzo dobrze zna się na historii, nawet kilka książek na ten temat napisał. Generalnie jakoś tak w latach 70. właśnie robili badania amerykańskie CIA, które nazywały się mniej więcej coś takiego, jak kontrolować masy ludzi. I te badania były prowadzone od lat właśnie 70., jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli nie, to przepraszam, ale już zobaczcie, ile lat mija od takich badań, na których rządy kładą pieniądze na to, żeby wiedzieć, w jaki sposób wpłynąć podprogowo na człowieka, żeby mu coś wmówić albo kierować jego myślami i działaniami. Czy każdy, panie doktorze, człowiek, który jest poddany takiemu oddziaływaniu telewizora, w którym mamy codziennie bardzo złe informacje i radia, czy każdy jest podatny w tym momencie na takie działanie psychologiczne? Wie pan, podatność to jest taka, że my ludzie, którzy, to jest ewolucja powoduje to, że my jesteśmy jakby otwarci na wszystko, co jest nowe, co nie znamy. Na tym polega i nauka. Pan studiował, kto uczył się i słucha profesora, co mówi, i nabywa wiedzę. Tą wiedzę nabywa. Profesor przekazuje wiedzę, przekazuje, student to rozumie, więc przyjmuje to jako fakt ten, no bo nawet w czasie egzaminów ma student powtórzyć to, co profesor mówi, nie to, co on myśli sobie, bo on myśli, jak wie, jakby on przekazywał to, co myśli, to on już jest mądry. To profesor ma mieć mądrość, a student ma wiedzieć tylko, co mówi jemu profesor, rozumieć to. I my wszyscy staramy się zrozumieć to, co nam mówią. Zrozumienie polega na przyjęciu absolutnie wszystkiego, co nam mówią, tylko mamy do tego filtr, tak zwany filtr, który jest pomiędzy świadomym umysłem a nieświadomym, który filtruje informacje. Jeżeli ja dostaję jakąś informację, to konfrontuję już z tą informacją, którą miałem wcześniej, książkową, filmową, rodzinną, z przekazów moich, i jeszcze są informacje tak zwane w naszej podświadomości, które nazywamy informacje z poprzedniego wcielenia. Jeżeli będzie ktoś nam mówił o czasach historycznych, to ja mam w swojej podświadomości porównanie, jak te czasy historyczne wyglądały, niekoniecznie z historii. Ja kiedyś, mając takie, może powiem państwu, była ostatnio u mnie pani 56 lat, której robiłem seans. No, bardzo otwarta, spontaniczna osoba, i wprowadzałem w trans i kodowałem, że jest na pięknej plaży. Ona tak była szczęśliwa w trakcie seansu, uśmiechała się, że tak dobrze się czuje, tak przeżywała, nawet rękami jak zmywała tą wodę, spływa po niej. Po seansie mówię, ale pani musiała niedawno być nad tym morzem. Ona mówi, proszę pana, proszę się nie zdziwić, ale nigdy w życiu nie byłam nad morzem.
jak to pani nie była na morzu, pani to fajnie przeżywała. A ona powiedziała, jak pan by wiedział, jak to fajnie, ja wszystko widziałam. Rybki, które pływają w wodzie, muszelki, bursztynki, które ja zbierałam, kamyki na tej plaży. Jak to pięknie wszystko widziałam i przeżywałam. Ja mówię, ja widziałam, jak pani, bo ja obserwuję mowę ciała w trakcie seansu. I widzi pan, i mówię o tej informacji, która ona miała w sobie. I teraz powiedzieć, ona ma 50 lat, nigdy nie widziała morza. No dobrze, a w telewizji mogła widzieć. Ona mogła widzieć, jak tapetę w telewizji, ale nie mogła ją tak przeżywać żywo, jak przeżywała w trakcie seansu. Czyli ona miała informacje z poprzednich wcieleń, gdzie to morze było. Gdzie ludzie mieli może większy kontakt z tym morzem, bo później wprowadzałem ją w trans hipnotyczny, gdzie wracaliśmy do poprzednich wcieleń i opisała, że była rybakiem. To zostawiam. Ale mamy informacje z tak zwanych poprzednich wcieleń, które konfrontujemy. I wtedy nasz mózg, zdrowy mózg, przerabia wszystkie informacje i wtedy powstaje nasza informacja, którą nazywamy mądrością. Nie zrozumieniem, ale naszą mądrością. I te mądrości wypowiadane konfrontują się z innymi mądrościami i wtedy wychodzi nam średnia prawdy. Nigdy nie ma prawdy niczyjej. Tą prawdę trzeba przerobić sobie i dać, przepuścić przez filtr informacji. Jeżeli ja oglądam telewizję, to ja muszę ją zrozumieć, kto coś mi przekazać chce, ale przepuścić przez swój filtr informacji i być krytycznym, bo krytyk wewnętrzny jest w nas w każdym, tylko czy z niego korzystamy, z tego krytyka, możemy podchodzić bardzo łatwowiernie, nie przepuszczając przez filtr krytyka, przez filtr informacji. Od dzieciństwa nam uczą też rodzice i jedni mówią dobrze czy źle, nie wiesz temu, nie wiesz tamtemu. Po to, żeby asekurować dziecko od tego, co nasz świat zewnętrzny na nas nastręcza. I ktoś powie, to źle rodzice uczą. Każdy rodzic dba o bezpieczeństwo swojego dziecka i ostrzega jego. Nie idź z tym panem, który ci zaproponuje, żeby poszedł do niego do domu oglądać znaczki albo jeszcze inne takie podstępne są działania. A więc ta asekuracja przed tym, to jest tą asekuracją, kiedy ja oglądam to, co jest tam. Jeżeli ktoś przyjmuje dokładnie, proszę pana, że tak jest w telewizji, to on nie ma krytycznego swojego zdania. Był u mnie aktor ostatnio, ktoś znany, grał kilka ról takie, jakieś M tam, małżeństwo czy inne i mówi, że przy ulicy Świdnickiej dwie pani idąc i jedna do niego zaczęła krzyczeć, ty taki owaki, jak ty mogłeś swoją żonę skrzywdzić, taka fajna żona, a ty masz kochankę, taką brzydką, głupią babę. Ten patrzy na nią, ludzie się patrzą na niego, a ona tak jemu nadaje tam, wręcz go chce pobić parasolką. On mówi, ja się skuliłem, dobrze, że byłem ze znajomymi, którzy zaczęli tam interweniować i mówić, że to jest aktor. To nie, jak to aktor? Ja jego widziałem w telewizji, przecież ma taką fajną żonę, ona się nazywa tam jakaś Viola i tak dalej, a on ją zostawia i taką kochankę ma brzydką, głupią wariatkę. I to są mężczyźni, wszyscy są tacy. I dopiero on mówi, Boże, taką plamę ja przeżyłem. Dlaczego, proszę pana? Dlatego właśnie, że ludzie do tego stopnia uwierzą, że oglądając jakikolwiek film, oni uwierzą, że to jest prawda. I ta kobieta uwierzyła. To nie była kobieta stara. To była w średnim wieku kobieta. Ale to kobieta była, która była nasączona tymi filmami i ona żyła tymi filmami, oglądając. Są ludzie, tak, którzy żyją propagandą. Rano się, proszę pana, człowiek budzi, włącza już ten telewizor i dalej słyszy, nadają, ile tam ludzi umarło i tak dalej. I ten człowiek, jeżeli jest na emeryturze, jeżeli jest wolny, ma czas, jeżeli jest chory, ma w domu się zająć, jeżeli chory, to on chory w łóżku włącza już telewizor i słyszy, ile ludzi umarło. Co się dzieje z jego myślą? Co się dzieje z jego duszą, proszę pana? Jego dusza się boi oglądając, bo ten świat dla duszy, która jest, jak mówią w psychologii, nieświadoma, bo nasza podświadomość jest nieświadomością zwana, czyli jak dziecko nieświadome i ona patrzy na ten zbrodniczy, potężny świat gwałtu, zbrodni, morderstwa, tragedii, chorób, cierpienia, nienawiści. Czy ta podświadomość, panie doktorze, czy ta podświadomość przyjmuje informacje wszystkie, czy ona jakoś je sortuje,
te, które chcę przyjąć, czy nie, czy każdą informację? Już odpowiadam. Mamy dwa umysły, świadomy i nieświadomy. Jak Einstein nazwał, nasza nieświadomość to jest 90% naszego umysłu, które nazywamy naszą podświadomością, nadświadomością, nieświadomością nazywamy, bo to trzy poziomy mieszczą się na jednej tak zwanej płaszczyźnie prawej półkuli nieświadomości. Ja nazywam to duszą, 90%. Zaś nasz świadomy umysł logiczny, analityczny, tak zwany operacyjny umysł, to jest umysł, którym my przychodzimy na świat i go rozwijamy. On jest rozwinięty do 3-4 góra procent. Nawet Einstein był atakowany, co inni mówili o 5%. On mówi, mi niepotrzebne 5%, bo ja później mam wyobraźnię, czyli mam tą wyobraźnię, bo nieświadomość Einstein nazwał wyobraźnią naszą. I wyobraźnię wszystko jest możliwe, osiągalne. I teraz pytanie jest, proszę pana, jak dotrzemy do tej nieświadomości? Poprzez autorytet, poprzez wiarę, poprzez to, że przyzwyczajamy się do tego samego, jak do telewizora, przyzwyczajamy się, ufamy jemu, wierzymy, że to, co w telewizji jest mówione, jest prawdą. Czyli teraz wracamy się, w jaki sposób sprytny można oszukać tą nieświadomość, że ona przyjęłaby to wszystko. Bo jeżeli człowiek, który ma krytykę związaną, to on będzie dopuszczał informacje te i odrzucał. Ten człowiek ma, który od czasu do czasu oglądnie te wiadomości, powie, nie mogę tego oglądać, czy to jest tragiczne. Ale ten człowiek, który nauczył się to oglądać, on już bez filtra świadomego umysłu wciera w podświadomość. Mamy dwa umysły, to są trójkąty. My żyjemy w trójwymiarze. Weźmiemy ten trójkąt. To jest nasz świadomy umysł filtr, on łączy się tu i tu jest ten filtr między świadomym umysłem i nieświadomym. I wszystko jest filtrowane. Teraz hipnotyzer dostaje się do tej nieświadomości poprzez uśpienie umysłu świadomego tu bokiem, czyli wchodzi, jakby to powiedzieć, klinem. Tu w nieświadomość. Stąd mamy efekty, bo my klinem wchodzimy w podświadomość. Czyli generalnie na przykład, biorąc pod uwagę to, że trzeba jakby ominąć trochę tą świadomość, to... Ominąć ją, uśpić, uspokoić i kiedy świadomość jest spokojna? Kiedy to samo oglądamy i przyzwyczajamy się do tego, bo pierwsze oglądanie, jak mówię, człowiek od czasu do czasu ogląda dziennik i przepuszcza przez filtr świadomego umysłu. Człowiek, który ogląda codziennie dziennik, już nie filtruje informacji. On przyjmuje je jako pewne, własne i tak dalej. Dzieci, które wpierw przyjmują informacje rodziców, później w trzeciej etapie siódemki zaczynają weryfikować te informacje i dopuszczać do tego, mama, że to, co mówisz, to przecież co ty w życiu masz i tak dalej. To zostawiam, bo to jest rzeczywiście, jest to temat na inny. Tylko nie dajmy, włączmy filtr świadomego umysłu kontroli. Ja powiem panu, może też to jest cywilizacja, postęp cywilizacyjny spowodował to, że ludzie nie filtrują informacji, jest za dużo informacji i nawet nauka spowodowała to, że my wierzymy książkom, my wierzymy to, co ktoś powiedział, autorytet, bo on jest ważny. Doktor, profesor powiedział. Jak doktor powiedział, to tak ma być. Jak doktor powiedział, że pani ma 3 miesiące życia i ta pani uwierzy, to proszę pana, ziszczą się przepowiednie doktora, bo doktor uzurpował sobie prawo boskie, uzurpował prawo wydawania wyroku na ludzi i ja często te wyroki tych doktorów odkręcam, proszę pana, żeby oni nie czuli siebie, ile oni mają żyć, ich dusza wie, ile ma żyć. Jeżeli dusza słyszy, że ja mam żyć tylko 3 miesiące, to ona przygotowuje się do zwinięcia, to ja się pakuję, bo już mi skończyli, oni dalej mi nie dali tu więcej być na tej ziemi, a my mamy duszę pokazać. Ja panu szybciutko, jeżeli można, powiem taki przykład. Taki właśnie człowiek średni i klasy, dostał informację od niebogaty, bo miał jakiś tam domek, który sprzedał, samochód sprzedał. Zapewnił mu też 3 miesiące życia, bo często słyszę o przepowiedniach samospełniających się oczywiście wyroczniach. I że on ma 3 miesiące, nowotwór atakuje.
zdrowie. No to on mówi, a to co ja mam, to pocieszy się trochę i sprzedał ten domek swój, sprzedał ten, no i trochę grosza miał i mówi, 3 miesiące, to ja sobie wynajmę najlepszy pokój w sanatorium, gdzieś tam na Wczasach, a na morze, na Majorce albo Wyspach Kanaryjskich, no i wynajął sobie tam pokój, no i wykupił wszystkie kasety, jakie wtedy byłeś z dzieciństwa. O Jasiu Fasoli mówiłem, Flippy Flap, Bonanza, inne rzeczy. I postawił sobie kubkę i będę oglądał. No i tak ogląda i się cieszy. Cały czas nawet nie chce iść na to śniadanie czy obiad. Kurczę, takie fajne filmy lecą, a kiedyś nie było czasu. Kiedy on miał to oglądać, biedak? Tu szkoła, tu studia. Nie było kiedy oglądać, zawsze gdzieś tam kątem fajno, a lubił komedię. No więc siedzi, no nagle dowiaduje się w recepcji, że proszę pana, 3 miesiące, czy pan będzie przedłużał? On zdziwiony mówi, niemożliwe, 3 miesiące ja tu jestem? Niemożliwe. Tak, 3 miesiące. Tak mu ten czas pięknie spłynął. Więc łapie za telefon, proszę pana, dzwoni do swojego lekarza i mówi, panie doktorze, czy ja już miałem mierzyć, a ja się naprawdę bardzo czuję. Ja nie wiem, czy ja mam nowotwora jeszcze tego, czy nie mam. No musi pan przyjechać, z badania zrobimy. No i badania wykazują, że nie ma śladu po nowotworze. Proszę pana, no i co lekarz, jak każe? No wie pan, cuda zdarzają się. Zdarzają się cuda, proszę pana? Zdarzają się cuda. On był na ten czas był nowotwór, teraz nie był. I teraz można by było kto, komu, co i jak. Po prostu to, co uwierzymy, to się będzie działo. Jeżeli ludzie dzisiaj uwierzyli w tego koronawirusa, który mam tutaj na płytce, ten koronawirus, mówiłem, że Leopoldowy, i z taką koroną, proszę pana, on nie działa na ciało, on działa, on zabija duszę i my dopuszczamy do tego, ja tu sobie popatrzę, tą płytkę puszczę teraz, on zabija duszę i to, co się dzieje z nami, to dzieje się problem z duszą na poziomie nieświadomości, dusza się boi, samo słowo, proszę pana, koronawirus zabija, bo to jest korona, to jest autorytet, to jest uwaga, to jest królestwo ma koronę, to jest ta korona tak działa na podświadomość, szczególnie na duszę, bo dusza jest częścią podświadomości, że to samo słowo zabija dusza, nie zabija koronawirus ciała, bo musiałoby wejść w to ciało, bo koronawirus jest w genach naszych, jako wirus. To już wirusolodzy, lekarze niech o tym mówią, że powinni wytłumaczyć ludzi. Korona rodzi respekt, uwagę. I jeżeli mówi się, że ten korona zabija, to każdy człowiek boi się śmierci. My tak uziemnieni jesteśmy poprzez te emocje. Boimy się śmierci, życia, cierpienia, boimy się chorób, bo to robi spustoszenie w naszych umysłach. Jeżeli mamy bliskość z drugą osobą, która nas przytuli i powie, nie bój się, to nie jest takie straszne, to wtedy to przechodzi, bo uczucia, ja sobie tu puszczę, uczucia, które mamy w sobie, muszą się realizować. A jak one będą się realizować? Nasze uczucia, potrzeby realizują poprzez pracę, w działanie, w rozwój. A tu nie każe się pracować, tylko skupić uwagę na jednym. Czyli to jest, proszę pana, podstępne hipnotyzowanie. To jest psychoza ludzi, która oddziałuje jako broń informacyjna. I ta informacja zabija. Zabija naszą duszę. Ciało już będzie niepotrzebne, kiedy dusza się zwinie. Tak jak podałem tego człowieka, jeżeli dostaje informację, że ma o życiu, ostrzegam kolegów lekarzy, żeby nie wydawali wyroków nikomu. Oni nie są, że uzurpowali sobie prawo boskie. Bóg nie wydaje wyroków. Dusza wie, ile ma żyć. Dusza się rozwija, realizować się ma. Jak ktoś mówi stop, to dusza się zwija, mówi dziękuję,
i uciekam. Każdy człowiek jest jasnowidzem w sobie. To jest takie przewidywanie przyszłości. Dzisiaj, gdyby Pan powiedział, jak przewidzieć tą przyszłość, co dalej będzie. Jako terapeuta powiem, co dalej będzie. Jeżeli ludzie nie wyjdą tej z ciemności, bo muszą sobie uświadomić to, że zostali oszukani. Ja zawsze i powtarzam to słowo, że łatwiej oszukać człowieka, jak wyprowadzić go z błędu, że został oszukany. Ludzie nie uwierzą w to, że byli oszukani, bo wtedy powalą się autorytety. Ten telewizor, który był autorytetem, prezydent, tamten, ksiądz i tak dalej, który głosił też koronawirusa, to powalą się autorytety. Co ludzie mają zrobić? To jest spustoszenie w naszych umysłach i doprowadza to do samozniszczenia duszy. Nawet do samobójstwa może doprowadzić, jak ktoś uświadomi sobie, że został oszukany. Jakby dzisiaj odwołano zdjąć maski, połowę ludzi nie zdejmuje maski. Ja to porównuję do tego filmu, proszę pana. Proszę? Dlaczego nie zdejmą masek? Nie uwierzą, że zostali oszukani. Powiedzą, że to podstęp. Ja słyszałem, że takie stwierdzenia u niektórych osób, pacjenci mówią, że jest więcej śmiertelnych osób na koronawirusie, tylko oni nie podają wszystkich osób, ile tak naprawdę. Oni wierzą to, że jest więcej. Gdyby dzisiaj, ja już to panu mówiłem w formie żartu, minister obrony narodowej ogłosił, czy wojny, ogłosił, że kosmici lecą i ubieramy nocniki na głowę, to połowę zrobi to, proszę pana, bo uwierzy ten autorytet ciała ludzi. I nawet jeszcze tutaj moim państwa gościem, przypominam, jest dr Andrzej Kaczorowski, psycholog i hipnoterapeuta. Opowiadam nam o tym, jakie mogą być konsekwencje dopuszczania do siebie codziennych informacji na temat strachu. Okazuje się, że strach może być silniejszą bronią i bardziej śmiertelną nawet niż broń ostra, moi drodzy. Tak działa nasza podświadomość. Generalnie w takim razie, jak przed tym się teraz bronić? Teraz to, co powiedziałem o tym strachu, musimy sobie wyobrazić, że mamy chociaż tych 5 poziomów ciał energetycznych, czy tych ciał eterycznych, które mamy. Pierwsze ciało jest fizyczne, drugie ciało jest energetyczne, emocjonalne, duszne, I ciało mentalne. Później jest duch, który nazywamy duchem, czyli my jesteśmy u samej góry. Jeżeli zostawiamy tego ducha, bo duch obserwuje na razie, co się dzieje na ziemi, jemu szkoda tej duszy, którą wysłał w delegację na ziemię, żeby ona doświadczyła czegoś na ziemi. Pierw dostajemy informację przez umysł. Ta informacja wnika przez umysł, oddziałuje na duszę. Umysł przekazuje informację. Dusza się zaczyna bać. Następnie z duszy kurczy się dusza, boi się jak małe dziecko. Następna informacja idzie do energetyki człowieka, energetycznie. Energia to jest energia, która wokół nas jest ze strachu czy kurczy, napinają się mięśnie, kanki, komórki i tak dalej. Działa to następnie energetyka na psychikę człowieka. Psychika zaczyna nam, a mózg już wariuje od góry, naprawdę, bo nie wie, co, jak ma koncepcji wyjść z tego, bo to jest trudna sytuacja, to jest atak na umysł człowieka. Następnie psychika powoduje to, że energetycznie zostajemy spięci, zblokowani. Blokada działa nie tylko na układ nerwowy, ale układ kostny, gdzie sztywniejemy, gdzie napina się wszystko, przyjmujemy formę obronną. Po tym wszystkim dostaje na końcu ciało. Właśnie, panie doktorze. Tak samo. Chciałem się pan tutaj zapytać, jak właśnie to działa. Przypomina mi się na przykład zdjęcie z pańskich właśnie seansów, w których hipnotyzował pan człowieka w ten sposób, że on sztywniał. Pan go podnosił do góry, a on był sztywny normalnie jak deska i nie można było go nawet wygiąć. Jak to działa?
No tak to działa, jak strach działa. Jeżeli ja ustawiam go, każę zamknąć oczy, jego ciało leci do tyłu sztywne, drętwe jak deska i leci, pada do tyłu, bo ja zabieram energię tu na plecach, bo mamy taki tu tornister na plecach, gdzie zbieramy tą energię rezerwy swoje, bo mamy energię wokół swoich pole informacyjnych, mamy jeszcze rezerwę. Ta rezerwa potrzebna nam w stanie jakimś krytycznym, czy powiedzmy ekstremalnym. Na przykład, jeżeli by cokolwiek się działo, to dostaniemy tyle energii właśnie z tego zasobu rezerwy, że możemy samochód odwrócić 8-kilogramowy, bo takie bywały przypadki. Możemy podnieść ciężar, który w zwyczajnym stanie człowiek by nie podniósł, tylko w stanie zburzenia emocjonalnego, gdzie tę mamy pobrać tą energię. I teraz jak ja wprowadzam w transkrypt, to już zdradzę wam, to nie jest żadna sztuczka, iluzja. To jest normalne poznanie energetyki człowieka. Jeżeli ja staję z tyłu, ściągnę mu tą energię, to natychmiast zostaje deorientacja postępuje, dezorientacja umysłu, mózg nie wie, co z nim się dzieje, zaczyna wariować, ja bym to nazwał tak zwyczajnie prosto, wariuje, szuka wyjścia z tego i zanim informacje wyłączają się na ten czas, zanim znajdzie informacje, co się stało. Ja puszczam ciało do tyłu, ciało pada do tyłu, wtedy człowiek ze strachu drętwieje. I tak samo to się dzieje od głowy. Tu mówi informacja, twoje ciało sztywne, drętwe, teraz padasz do tyłu. Człowiek nie wie, dlaczego pada. Ja pociągnąłem energię, bo on przecież nie powinien praktycznie upaść do tyłu na moje słowo, ale ja zabieram energię, idę od umysłu, idę poprzez jego duszę, która zostaje w tym czasie zdeorientowana, zabieram energię, ciało, psychika traci poczucie orientacji i wtedy ciało drętwieje, następuje katalepsja. I każdy u was następuje katalepsja. Mniejsza czy większa? Bo jeżeli dostaniecie informację, to zobaczcie, co z waszym ciałem się dzieje. Jakie napięcie powstaje. Jak tutaj czujecie się spięcie, jak nogi drętwieją wam. A jeżeli tego nie odczuwaliście, to w nocy to będziecie odczuwać, kiedy śpicie. Was nogi bolą, mówię, krążenia nie ma, trzeba magnez wziąć, bo się do tego... A dlaczego magnez macie wziąć? Bo strach wypłukuje magnez z organizmu. Im więcej macie strachu, wapń, magnez, potas i tak dalej, to wszystko ucieka z organizmu, bo stres powoduje to, że musicie uzupełniać, dlatego magnez każdemu w dzisiejszych czasach potrzeba, bo żyjemy w stresie. Uzupełniamy ten magnez, bo inaczej drętwieją nam nogi. Macie skutki tego, co jest. I wtedy łatwiej przekazuje informacje. Taki człowiek, który u mnie na scenie już uległ i zrobiłem mózg katalektyczny, nie to na krzesłach stawiam, ale unoszę do góry, o tak jak tutaj na tej, gdzie tu pokazać, tu, na tej kasecie, bo tu są seanse 2008 rok, przed ponad 20 laty, takie nagrania kursowały i tu uniesione do góry. Tych dwóch ludzi trzyma tak uniesione, nie na krześle, nie na taboretkach położone, prawda, tylko u niej. I ta osoba po wyprowadzeniu stanu, ona nawet nie wie, że tam była, ponieważ jej umysł został zawieszony na ten czas, co się z nią działo. Dopiero dziwi się, jak ktoś pokaże film lub zdjęcie, że ona była uniesiona. I tak z nami się dzieje. Ta katalepsja, powiedzmy, no cóż, Kaczorowski zrobił, krzywdę jej zrobił. Nie, ta katalepsja puściła napięcie, ona czuje się tak luźna, ale to jest chwilowe, to jest tymczasowe, to jest chwilowe zamarcie. Hipnoza jest związana... Dlaczego ludzie się boją hipnozy? Zdradzę panu. Dlatego, że hipnoza jest to stan podobny do śmierci. Czyli następuje wyłączenie umysłu, jakby zawieszenie, wyłączenie funkcji wszystkich organizmów na czas ten i katalepsja następuje, psychika wtedy wyłącza się, nie jesteśmy w stanie. A umysł dalej kontroluje, bo umysł jest wyżej, umysł nasz kontroluje, ale umysł działa przez mózg, co innego mózg, a mózg wtedy szuka sytuacji obronnych. Jeżeli będzie miał zapisane gdzieś podobne zdarzenie, to się obroni, jeżeli nie, ale mózg ma zapis tego stanu podobnym do śmierci, bo mózg rozumie, co to jest śmierć, bo wtedy jest stan takiego wyłączenia, a umysł dalej funkcjonuje. To jest fajne, zrobić sobie od czasu do czasu taki most kataleptyczny, przyjść do Kaczorowskiego na zbiorowe seansy, zrobię wam.
na tymczasowo, a nie na trwale. Proszę zauważyć, jak ludzie siedzą teraz przed telewizorami. Proszę Państwa, 2 miesiące. Według fizyki kwantowej nowy program wgrywa się 6 tygodni, on się do 2 miesiące. To jest 100% przeniesienie na następne wcielenia tego strachu. Oni siedzą dalej. Według neurologii nowe ścieżki neuronowe zapisują się przez 3 tygodnie. Dlaczego tak 3 tygodnie? Według fizyki kwantowej, według neurologii, według medycyny 3 tygodnie wysyłają na sanatorium, wszystkie leczenia będą, wszystkie terapie 3 tygodnie. Jeżeli przebył 3 tygodnie, musi być efekt tej terapii, bo jednak pierwsze jest oczyszczenie w 1. tygodniu, w 2. tygodniu kodowania, a w 3. tygodniu już progresja wieku i widzenie siebie, jak teraz funkcjonuje w nowych warunkach po wprowadzeniu nowego programu czy nowych nawyków. Tak funkcjonujemy. I teraz ten mózg nasz nie uwierzy w to za długo. Proszę pana, bardzo za długo siedzimy w tej hipnozie. To jest zbiorowa, medialna hipnoza. Telewizory was zahipnotyzowały przez ludzi, którzy dali komendę: kryj się, wróg idzie. Czyli generalnie polecam pan teraz, żeby nie włączać telewizora. Nie powiem wyrzucić, bo w telewizorze też są wartościowe rzeczy, może filmy jakieś, a niech będą te M jak miłość, czy jakieś tam inne, bo te panie niektóre nie mają na kogo plotkować, to chociaż teraz widzą tam, bo zawsze naturą człowieka było podglądanie innych ludzi, plotkowanie na kogoś i podziwianie lub krytykowanie, może to potrzebne. Ja bym powiedział wyłączyć od tych informacji, które TVN-u czy Polska Telewizja, oni dostarczają wam, robią kaszkę z mózgu, proszę państwa, kaszkę, mielonkę taką, którą nie wiecie co jest i spożywacie tą kaszkę ciesząc się tymi informacjami. Ludzie chorzy włączają rano, żeby co dalej się stało, ile umarło, ile zabity, a może ten Trump nie żyje, a może Putina kosmici porwali, ojojoj, a Merkel została aresztowana, a może w kwarantannie. Ludzie, a co ich obchodzi? A czy ich obchodzi, co wy przeżywacie w tym czasie? Obchodzi ich? Oni mają swój świat. I my mówimy my i oni. Who is who? Kto jest kto? Kto komu służy? Myślę, że weźmy się sami do roboty, twórzmy swoje stanowiska pracy, bo jeżeli nie będziemy odnawiać swoich stanowisk pracy, to korporacje przejmą, bo to jest naczelnym zadaniem korporacji i banków, czyli cyfrowej polityki, która wchodzi włącznie z G5, włącznie z chipowaniem ludzi, kodowaniem. Ci ludzie, którzy już tatuaże mają, oni nie będą się bali, że ich zaczipują, bo oni już sami naznaczyli. To było to oczywiście działanie psychozy, takie, że nawet w reklamie było pokazane tatuaże i mówi: jesteś wolnym człowiekiem, możesz robić swoim ciałem, co chcesz. No i on robi swoim ciałem, on robi to, co oni od góry chcą, żeby poznakować ludzi, i te znaki szczególne zapisane są w jego kartotece. On nie musi już chipa brać na czole, jemu pisać, bo on ma już to zrobił sam sobie, już z lepszą robotę, ale chipowanie w szczepionkach oczywiście tak, cyfrowe pieniążki, no cóż jeszcze, no i spis ludności. Trzeba by było teraz mieć telefon i to jest wasza kartoteka telefonu. Ja nie mówię nie, proszę państwa, bo bym nie był za postępem, gdy powiedział nie dacie, ale to jest proces ewolucji, który ma następować. To nie mi na rozkaz mnie zamykać, internować, bo ktoś uważa to za kwarantannę. Jak wiecie, co to była kwarantanna, to wiecie, że kwarantanna wywodzi się od słowa włoskiego, czyli 40 dni, kiedy w czasie jakiejś tam epidemii statki nie wpływały do portu i port był zamknięty i przez 40 dni od tego zaczęła się nazwa kwarantanny. Przede wszystkim kwarantanna była dla osób chorych, a nie dla wszystkich, czy to zdrowych. Ja dla osób chorych, a tej przy sobie... Tak na przykład... Brawo. W 2002 roku, tak, był atak na World Trade Center, tak, dobrze mówię? Tak, i wtedy, pierwszy, przepraszam, i wtedy
pod tym pretekstem zaczęła się coraz większa inwigilacja ludzi. Pod tym pretekstem zabrano ludziom prawa i do tej pory wszystkich tych praw nie oddali. Co się dzieje dzisiaj? Dzisiaj inwigilacja pod pretekstem naszego dobra i koronawirusa również... Terrorystów wcześniej było, co? Wymyślili sobie terrorystów w tych maskach, a dzisiaj terroryści się śmieją i wy bez niczego zakładacie te maski sobie? I tak jak wtedy... To teraz można nazwać kogoś po prostu terrorystą i bez procesu sądowego wsadzić go do więzienia o podejrzenie. Nie trzeba żadnego procesu sądowego. Dzisiaj zaczyna się dziać podobna sytuacja do tej, tylko że o podejrzenie o koronawirusa można kogoś usiedlić albo zamknąć i zabrać mu praktycznie wszystkie prawa. W Izraelu na przykład Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego Shin Bet już oficjalnie śledzi telefony w celu sprawdzania zachowań ludności, a zwłaszcza podejrzanych na zakażenie o COVID. Tak, widzi pan, pod pretekstem różnych terrorystów, muzułmanów, zaostrzenia wprowadzono na lotniskach, żeby tam nie było komuś tam wodę przyniesie do tego, bo pilotowi na głowę się wyleje wodę w czasie tego. No, nie będę tego komentował, bo tego są inni specjaliści. Ja jestem, jak pan zapytał, specjalistą od umysłu i duszy człowieka. Na tym poziomie pracuje nie ciało, ale umysł i dusza człowieka. Dlaczego w takim razie na przykład, jak to się dzieje, że ludzie stają się dla siebie strażnikami, że to policji jest o wiele mniej, tak? Ale na przykład wchodzimy do sklepu, tu się nas czuje. Na przykład ostatnio też widziałem właśnie Brown. Tak, ostatnio właśnie. Brown to opowiadał, że czytał w pisemku dla gospodyń domowych artykuł, w którym ten artykuł był nazwany savoir vivre w dzisiejszych czasach, czy pandemia zwalnia nas od dobrych manier i w jaki sposób te dobre maniery wyglądały. Ano w taki, że na przykład ta pani mówiła, moi znajomi już kolejny tydzień z rzędu zapraszają mnie na domówkę. I porada tej pani z kolorowego pisemka: Boże, to jest przecież działanie przestępcze. Proszę dać im szansę wytłumaczyć, że źle robią, ale jeżeli tego nie zrozumią, niestety musimy zgłosić sprawę na policję. I tam taki obrazek pani, która stoi i dzwoni. No ale to w Anglii już było 10 lat temu, kiedy była propaganda, nawoływano do donoszenia na ludzi, którzy źle postępują i niewłaściwie i tak dalej, żeby donosić, co nie jest zgodne z naszym tym, i to donosicielstwo było, ale on był w komunie, zawsze było i no i każdy imperialista, każdy globalista chce mieć swoich donosicieli, no bo oni są potrzebni dla nich, ale ja powiedziałem już to i powtórzę i będę powtarzał, ci ludzie, co są pokorni władzy, posłuszni, to są szkodliwi społecznie nam, oni nie przyczyniają do postępu społecznego i ewolucji naszego życia i duchowego, oni uwsteczniają nas i przez wiele naszych historycznych lat było to donosicielstwo i była ta wiara każdej władzy. Ktokolwiek przyszedł, temu panu służono. I temu panu, komu to robili? Innym donosili jeden na drugiego, donosili ten, gdyby ktoś jakiś Żyda przychowywał, to idzie na śmierć. A jego było to wszystko jedno, on służył, on posłusznie donosił władzy. Pisano anonimy za komuny jeden na drugiego, donoszono władzy. Nawet ta władza za komunę brzydziła się trochę tymi anonimowami, bo już jak kogo chciała tam przyłatać, to korzystała z tych anonimów, ale tych anonimów były setki w tych komitetach wojewódzkich. Tam waliły się poczty od tych donosicieli. Oni korzystali tylko, jak chcieli komuś dołożyć. Ja dziwię się, wie pan, bo to odizolowanie ludzi jeden od drugiego to jest właśnie ten chłód. I pan mówi, co trzeba zrobić, ocieplać nasze życie, przytulać się, kochać się, wspierać się, nie donosić na siebie, nie, ale wręcz no, pomagać jeden drugiemu, bo wszyscy doznaliśmy tego upokorzenia, poniżenia,
którym poddano tresurze ludzi. Udała mi się ta tresura, naprawdę udała się, bo widzę, że ci ludzie dalej, bo ja no zastanawiam się, wie pan, że ja nie chodzę w maskach, bo ja no mam problemy z oddychaniem i nie wiem, czy ktoś nie ma problemu. Wszyscy mamy problemy z oddychaniem. Ja nie muszę mieć zaświadczenia, bo ja oświadczę, mam problemy z oddychaniem i nie będę nosił maski. I wszyscy powiedzcie ludzie, kto was nie ma problemu z oddychaniem. Palicie papierosy, większość palicie, a może jeszcze w tych maskach dziurki porobić na papieros sobie, że wirus nie wejdzie, ale dym pójdzie do ust, prawda? Albo wódeczkę pijemy i odsłaniamy maskę i pijemy wódeczkę. No, no Boże, zmiłuj się do tego. No, w maseczkach pójdą do kościoła i będą na kółko różańcowe i będą się modlić. Dzisiaj byłem w sklepie, to nawet taka aż nie mogłem w to uwierzyć, bo stałem przy kasie, no i po prostu pocałowałem moją dziewczynę, to pani kasjerka oburzona, że jak w czasie pandemii ja mogę robić coś takiego, no ale ludzie, zmiłujcie się przecież, jak para między sobą różne rzeczy robi, jak na przykład w domu utrzymać między sobą na przykład dwumetrowy odstęp i tak dalej, no to jest niemożliwe. Zero logicznego myślenia, po prostu wszystko właśnie nasza podświadomość chłonie i programuje się bez żadnego krytycznego myślenia. I to jaki procent ludzi według pana właśnie bez tego krytycznego filtra poddaje się tej hipnozie? To, co ja mówiłem zawsze o tym, tak jak ja robiłem seanse estradowe na scenie, jeżeli mi 50% poddało się moim sugestiom i podporządkowało się tym, co ja robiłem, to ja byłem górą. Ja bardzo się cieszyłem, że 50% poddało się mojemu programowi, a resztę idzie rakoszetem. Resztę jedno do drugiego wpływa już jakby tutaj przekonuje, już nie trzeba więcej. Jeżeli im się udało 50% uzyskać, to jest bardzo, bardzo dobry wynik, 50%. Jeżeli teraz zejdzie to na 30%, kiedy każą, ja bierzę, że 30% nie zdejmie masek. Połowę z tego co najmniej, nie zdejmie masek, nie uwierzą, nawet będą podstępni, podejrzliwi, że każą mi zdjąć masek, bo to będzie zamach na ich życie. A niektórzy już się przyzwyczają do masek, bo na maskach można napisy robić, ma pan pisać jak tatuaże robić na swoim ciele, tak i na masce można pisać różne rzeczy, całuski robić, a może jeszcze jakieś firmowe znaki dawać tam na maskach, prawda? To będzie fajne i będziemy prześcigali się, kto ma piękniejszą maskę, kto ma... A to już jest. Już jest. Nawet widziałem, tak, już nawet widziałem, że stroje bikini są po prostu w komplecie z maską. To jest dopiero. Nie oddadzą ludzi ten masek, pokochają je. Ja sobie już tak wyobrażałem sobie, że jeżeli by były teraz innego rodzaju sugestie, ludzie uwierzą w to wszystko. Tylko, że to pan powiedział, jak nie uwierzyć komuś, autorytetowi. No autorytetem przecież jest profesor, jest minister, jest doktor, jest wieloma... Tak jak nasz minister ma tam habilitację, podejrzewam, ma i ten, on ma służyć ludziom zgodnie z przysięgą Hipokratesa, on ma nie szkodzić ludziom, a w tej chwili on krzyczy jak SS-man. Przepraszam za porównania, niech się oburzą się niektórzy, ale pokazuje, jeżeli nie szczepicie się, nie zdejmę mam was. Kim on jest? Lekarzem? Lekarzem on jest, proszę, człowiek ma prawo odmówić operacji, zabiegu ma prawo odmówić i to jest jego wybór. Moje zdrowie, ja za niego odpowiadam, ja zrobię co chcę, nie będę maski ubierał, tylko pytanie jest teraz, po co ta maska, żebym ja się nie zaraził, żeby innych nie zarazić? No jeżeli ja czuję się zdrowy, ja jestem po tym, to jestem. Zamknięcie, proszę pana, nawet tych chorych z tym, ze zdrowymi nazwano kwarantanną. A to była czyste internowanie, czyli więzienie domowe to było. I w tym więzieniu domowym... Tak, oczywiście
Wszystko dla naszego dobra, pod pretekstem, że to jest dla naszego dobra. No bo jak? Przecież ty jesteś nieodpowiedzialny. Ile razy takie ataki miałem, że ja po prostu jestem nieodpowiedzialny i mogę spowodować u kogoś śmierć. No ale w jaki sposób? Przecież dużo większe jest prawdopodobieństwo, że zarazisz się i umrzesz na inną chorobę, gdzieś tam, nie wiem, w wypadku samochodowym, albo tak, niż to, że umrze się na koronawirusa i nikt przed tym się nie chroni, przed taką śmiercią, a tutaj mamy sytuację taką wręcz patologiczną, gdzie ludzie po prostu no, jak zahipnotyzowani właśnie wierzą we wszystkie nakazania, robią wszystko, co tylko władza chce. Ta sytuacja naprawdę mocno śmierdzi, ludzie jakby nie czuli tego smrodu. Tak, ale widzi pan, może nie czują, ale już niektórzy budzą się i zaczęło się, już zaczęło się, bo widać po tych manifestacjach w Warszawie i tym, że zaczęło się już obwinianie, szukanie innych przywódców państwa i tak dalej, obwinianie. Na Zachodzie już zaczęły się procesy sądowe, gdzie obwinia się za straty poniesione w przedsiębiorstwach, firmach, gdzie w Polsce oczywiście te małe firmy już upadły, bo korporacje przejmą to wszystko i zaczynają obwiniać. Kiedy zaczynamy obwiniać, co się rodzi w naszych ludziach? Zaczynamy się budzić jakby i rodzi się nienawiść, agresja, odwet, strach. Budzi się to najgorsze instynkty. To jest instynkt samozachowawczy, który mówi walcz, uciekaj. Więc walka idzie już na ulicę. Ja nie jestem za tą walką, bo do walki trzeba godnego przeciwnika. Nie mamy co tutaj mówić, przeciwnikiem jest władza, która ma wojsko i policję w rękach i tym bardziej policja, jak okazuje się, nie jest nasza. To jest policja amerykańska wynajęta z jakichś tam masońskich struktur, które ma nawet na tych czaszkę taką, jak Niemcy nosili czaszkę trupią, tutaj ma, zauważcie tą policję w czarnych tych pilotkach amerykańskich i zapytajcie jemu, powiedzcie do niego dzień dobry, jak odpowie wam. Good morning odpowie na pewno, jeżeli być grzeczny, ale na pewno po polsku nie odpowie, bo nie znają polskiego. Właśnie ta policja się strasznie rozhulała. To jest właśnie to. To jest ta policja, która była szkolona w tych właśnie w Chinach i oni tu nasi przyjeżdżają szkolą dalej naszych, ale to nie jest nasza policja, tak żebyśmy wiedzieli, bo już nasza policja by rzuciła to dawno, może z tyłu ona jest, ale z przodu pójdą, no zawsze mówiliśmy, kto na nas zbrojnie występuje, na przykład swój nie, może zrozumieją to. Ale będą do tego, także ja mówię, to już jest taka polityka i niech oni to mówią sami. Ja myślę, że zaczęło się to już uświadamianie sobie, że demonstracja, wychodzenie, ja bym mówił, demonstracja to jest konfrontacja raczej, demonstracja wywodzi się słowa demon jednak i tu jest atak drugi, to jest akcja-reakcja, a ja bym to nazwał raczej manifestacją. Ludzie mają prawo wyjść na ulicy, manifestować. Nie doprowadzać do konfrontacji, bo tu nie pójdziesz z scyzorykiem na czołg, bo oni mają potężną władzę. Za nasze pieniądze kupili te wszystkie maszyny, armatki i tak dalej, i broń, którą będą przygotowani są na to. Nasz rząd przygotowany jest, bo te rzeczy są. One czekają tylko, kiedy wyjechać na ulicę. A wy nie dajcie powód, żeby wyjść na tą ulicę. Możecie manifestować swoje niezadowolenie poprzez różne możliwości. Manifestacja, kiedyś powiedziałem na spotkaniu z Rachelem, że moja manifestacja, że będzie polegała, że ja nie pójdę do głosowania. Uznano, że to jest nie, że... A jakby wszyscy zlekceważyli to głosowanie, bo ono nie było zgodne z tym. I tak się stało, że zrozumieli, że ludzie, na pewno większość nie pójdzie na to głosowanie i nie byłoby ono bez sensu. A jak dalej będzie? No na pewno, ja mówię, polityka, no może my wszyscy zaczynamy już politykować. Czy to będzie inny rząd? Popatrzmy, kto nim kieruje. Jak większość rządów
W krajach widać teraz, że kierują masoni tymi rządami. Tak jak w Rosji, Ukrainie, w Niemczech, w tych krajach naszych. Tylko 200 państw w świecie, bo tyle chyba jest około 200, jak ja sobie pamiętam z geografii, około 200 państw jest, to tylko 7 państw nie wprowadziło stanu epidemii u siebie, w własnym narodzie nie wystąpiło. No, my mamy tu za granicą blisko nasz sąsiad Białorusin, tam jest Szwecja chyba, Brazylia, to już dalej, gdzieś tam inne te kraje azjatyckie. Nie, 7 państw tylko, a resztę wszystko wprowadziło na jeden rozkaz. No to teraz my mówimy, ten rząd niedobry, a ci przyjdą, PO będą lepsi. Nie, proszę pana. Zaczynam, tylko zapytajmy, kto służy jakim kapeluszom, jak mówił ten Trump. Biały kapelusz, czarny kapelusz, ale kapelusz. Kapelusz. Wie pan, dlaczego kapelusz jest? Żydzi noszą kapelusze, bo daje powagę. Kapelusz ma swoją formę. Nawet Żyd siada w stole i nie zdejmuje tego kapelusza, bo on straci swoją ważność. To daje powagę. Taka czapeczka daje powagę, biskupia czapeczka albo ta mycka żydowska, to daje powagę. To coś daje wyższość człowiekowi, koronę prawie, że daje. I ten kapelusz to jest właśnie powagą tego człowieka w kapeluszu. Dzieciak, młodzieniec nie będzie nosił kapelusza. Poważny człowiek będzie nosił meloniek na głowie. A więc powaga, uwaga, ja jestem ważny, bo ja jestem w kapeluszu. A więc do tego... Czy nie dajmy się zmartwychwstać, nie dajmy się uśmiercić swojej duszy, bo dusza chce odejść od tej ziemi. Ona przyszła tylko na ten czas, żeby nauczyć się tutaj czegoś i wyzbyć się emocji nienawiści, złości, agresji. Tych emocji, które często tłumiemy w sobie i zatruwana dusza jest. Jeżeli będziemy dalej zatruwali swoją duszę, to nie odejdziemy od ziemi, a naszym celem jest modlić się, sprowadzać światło na ziemię, no i poprzez duszę dbać o swoje ciało, odżywiać go, oczyszczać organizm, nawet wzmacniać system immunologiczny w różny sposób, jak mówimy, odpornościowy, tak żebyśmy teraz na wiosnę dużo warzyw, owoców spożywali i byli na słońcu. Słońce daje duchowy, który mówi dusza. Dusza zdrowa, to i ciało zdrowe jest, jeżeli dusza będzie zdrowa. Na pewno w ten sposób. Co można zrobić tutaj? Masoni wiedzą, że można zabić u ludzi instynkt, gen, tak zwany duchowy gen, duchowy wiary. Ludzie muszą wierzyć w to, że istnieje dalej światło po śmierci. Muszą wierzyć w to, że dusza nieśmiertelna jest. Nie ma żadnej religii ani sekty, która by mówiła, że dusza śmiertelna. Masoni co zrobili? Zabronili ludziom chodzić do kościoła. Kiedyś pamiętam, było tak, że jak była jakaś zaraza, nawet 99% ludzi umierało na daną chorobę, bo kiedyś nie było lekarstw, higieny i tak dalej. Było prawie 100%, że ktoś umrze, a księża i tak mimo wszystko udzielali pomocy chorym, umierali i wtedy ludzie się nawracali nawet z innych wiar na chrześcijaństwo, bo widzieli właśnie to poświęcenie. A teraz jak ja słyszę na przykład, że jak ksiądz ostatnie namaszczenie przez telefon komuś daje albo spowiada kogoś 3 metry dalej, to co to jest za wiara, przepraszam? Widzi pan, kiedy trwoga do Boga, o tym wiedzą masoni i komuniści wiedzieli. Nawet faszyści wiedzieli, że jeżeli ucieknie do kościoła, to nie robiono w kościołach rewizji. I umundurowany Niemiec, jak ja wiem, może ktoś sprostuje, że nie mam władz, nie mam ten. Komuniści wchodzili do kościołu, ale
ale te, za solidarności. Kiedy zomowcy lali wodą i tłukli pałami, uciekali do kościołów i tam się chronili. Czyli trwoga do Boga, bo muszą gdzieś się schronić. Wtedy dopiero odwracają się do Boga. Ale dla mnie, bo znowu, żeby tam pod pana podpisami nie było ataku, że Kaczorowski mówi o kościele, ja mówię, że dla mnie nie musi być kościół, bo ja uznaję, że Bóg jest wszędzie. Dla ludzi, którzy wychowali się w tradycji kościoła przez wiele, wiele wieków i ten kościół jest w ich kulturze, jest w ich tradycji, narodowości zapisane, szczególnie Polaków, to nie można kościoła im zabrać. To się zabiera im nadzieję, Boga. Bóg, honor, ojczyzna. Kiedyś komuniści nie puszczali wojskowych do kościoła, mundurowych, żeby mundur w strażach poszedł, mundurzy do kościoła nie wpuszczano. Złą robotę robiono. A kiedy tylko komuna się zawaliła, to warty przy tych różnych sprawach wojskowi mają i porodzili się kapelani wojskowi, nawet kiedy nie było tego za komunę. Ja uważam, że przez ten koronawirus, tak zwany, tą psychozę choroby strachu, prowadzono tak zwany konia trojańskiego na naszej duszy, które rozwala nas od środka i zabija. Ten koń trojański robi takie spustoszenie, że nasze dusze nie poukładają się. A więc dbać o swoją duszę, modlić się do światła, do Boga, jakkolwiek to uznaje Boga, bo to jest duchowość człowieka, rozwijać swoją duchowość, bo naczelnym zadaniem masonów jest zabicie ducha w człowieku, duszy i zniszczyć gen, ja nazywam genem to, gen, a jest taki gen, jak gen może alkoholu być, jak gen innego rodzaju, jako no, gen, który ukształtował się przez wiele, od początku chyba człowieka, wierzyliśmy w słońce, w różne inne, czyli gen boski, tak zwany, bo ludzie malutcy wiedzieli, że jest ta potęga Boga, bo ona jest, bo my jesteśmy na tym świecie tylko tutaj małymi cząstkami, a po śmierci jesteśmy taką plikiem, kulą energoinformacyjną, która odchodzi tam do światła, do świata duchowego. Co tu popisane jest, dużo jest tutaj, widzę takich na tym, łapek do góry, prawda, brawo i tak dalej. No, gratuluję, tak, że ludzie dziękujemy wam za to, że te treści do was trafiają i dziękujemy wam za to, że udostępniacie te treści. Dziękujemy za to wszystko, bo mamy dzięki temu większy zasięg. Trzeba rozmawiać o rzeczach ważnych, a uważamy tutaj, że rzeczy ważne to są teraz rzeczy aktualne. Świat generalnie po tym wszystkim nie będzie już taki sam, bo łatwo prawa, które nam zabrano, już tak łatwo nam nie oddadzą i powinniśmy mieć tego świadomość. Powinniśmy mieć tego świadomość, co się teraz dzieje na przykład z gospodarką. Jako Polacy powinniśmy, do tego namawiam, żeby wspierać polską gospodarkę, żeby korporacje zagraniczne nie zniszczyły tego wszystkiego, bo jest naprawdę teraz w katastrofalnym stanie. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym myślicie. Na zakończenie powiem jeszcze, dziękujemy panu Andrzejowi za wytłumaczenie nam, jak powinniśmy chronić się przed hipnozą, jaka jest na nas wywierana poprzez media, poprzez rząd. Hipnozą, która dopuszcza do nas tylko i wyłącznie złe informacje, przez które się boimy, stajemy się sztywni i przestajemy być tak naprawdę zdrowi. To jest bardziej śmiertelne niż faktycznie choroba, dlatego jedyną tutaj alternatywą, jaką pan doktor nam przedstawia, jest to, żeby programować się dobrze, bo my mamy wybór świadomy tego, jakie informacje dopuścimy do swojego umysłu. Tak, panie doktorze, czy dobrze mówię? Nie można lepiej. Ja uważam, że na ten temat trzeba dalej mówić. Tak jak uzgadnęliśmy, za tydzień spotkamy się z państwem, pan tam ustawi jak, i ponownie możemy o ten temat rozmawiać na bazie waszych pytań. Co dodam jeszcze, pozwoli pan? Tutaj mam
takie urządzenie, które nazywa się KFS, to się nazywa, czyli jest to taki biostymulator, który wzmacnia odporność. To u siebie ma doktor Worobiowa, polecam tutaj to, co można tymczasowo zabezpieczyć się tym. Ja jego noszę często tutaj na czakrze serca, czyli duszy, kiedy czuję się słaby. Kiedy czuję się osłabiony, a człowiek ma każdy prawo czuć się osłabiony bez względu na wiek swój. I to urządzenie polecam. Tak samo jak te nagrania autohipnozy, które mówiłem, koronawirus, na wzmocnienie odporności immunologicznej, na uwolnienie emocji i blokad. No wobec tego tyle bym miał do powiedzenia. Zapraszam na następne spotkanie, na moje strony, portale. Ja zawsze książki wystawiam, dlatego że uważam, że moje książki są wartościowe, ponieważ opisuję w nich przypadki ludzi, którzy tu uczestniczą w terapiach i oczywiście nie są to książki przepisywane z innych, tam nie znajdziecie informacji, są moje to książki, dlatego one są proste, zwyczajne, mówione prostym językiem, tak jak każdym docieram do ludzi prostym językiem, mniej jakimś tam wyszukanym, akademickim, żeby ludzie to mogli słuchać. Nawet te nagrania są prostym językiem mówione, jak najmniej wyszukanych słów mamy mieć. No, jak będą pytania, jestem. Nawet swoje tu z panem Patrykiem możemy robić co tydzień, a swoje w jakimś czasie, jeśli będziecie śledzić moje filmiki na YouTube, można oglądać. No nic. Drodzy widzowie, do światła, do światła. Drodzy widzowie, jeżeli podobają się te treści, a jestem pewny, że się podobają, bo trzeba rozmawiać o rzeczach, które są ważne i aktualne, zachęcam Was również do tego, żeby pisać pod komentarzami, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, co Wy o tym myślicie i o czym jeszcze możemy z Wami porozmawiać, jakie Wy macie tutaj propozycje. Dziękujemy panie Andrzeju, doktorze, za pana zdanie merytoryczne na temat wpływu medialnej hipnozy i jak to wygląda i jak się przed tym bronić, bo to są bardzo ważne informacje i zapraszamy oczywiście do oglądania, do udostępniania tych treści. Zapraszamy za tydzień. Żegnamy państwa serdecznie. Patryk Bartków. Andrzej Kaczorowski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo.